Witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić zestaw nasadek do odkręcania filtrów oleju od firmy Yato. Model to jest YT0594. Taki zestawik tam średnio na serwisach aukcyjnych chodzi około tam 120-130 zł. Ja to tam szczerze powiedziawszy kupiłem przez przypadek. Była jakaś tam promocja i zapłaciłem za ten zestawik 80 zł. No i jestem bardzo, bardzo niezadowolony. Mam to już ze 2 lata, szczerze powiedziawszy 3 razy użyłem, no ale do czego zmierzam. Standardowo fajne pudełeczko. Co fajne, to są fajne tutaj te zatrzaski. Przeważnie są takie zwykłe, plastikowe, to jest takie na jakby takich ruchome, fajne. Akurat to bardzo fajnie pudełeczko wyszło, ale pudełko nie odkręca filtrów. Zestawik wygląda tak. No i wszystko fajnie, pięknie wygląda, to solidnie, ale w czym problem? Problem jest w tym, że tych nasadek mamy tutaj, tu 5, 11 plus pazurki. No i szczerze powiedziawszy, przez 2 lata użytkowania skręciłem tym może ze 4 filtry. Po prostu tego jest za mało jest rodzaju i to do niczego nie pasuje, do wszystkie popularne filtry nie pasują do tego. Do tych nasadek. No niestety to jest nietrafiony zakup, nie polecam tego. Szukając takich kiedyś tam nasadek, chciałem kupić sobie taki szeroki, naprawdę bardzo szeroki zestaw tych nasadek do filtrów, bo czasem ciężko jest odkręcić, nie można dojść zwykłym rzemykiem albo czymś podobnym. I patrzyłem za takim czymś, znalazłem to od Yato w fajnych pieniądzach, wziąłem i to jest jedna wielka lipa. No po prostu tego jest za mało i chcąc tego używać, trzeba by mieć takich nasadek około 50 sztuk do różnych filtrów. Ale do czego zmierzam? Tu mam, proszę bardzo, filtr bardzo popularny, to jest akurat od motocyklu HF303. Naprawdę dużo motocyklów na tym jeździ, japońskich. No i przeważnie to jest między kolektorami, taki filtr ciężko tam dostać. Jak przyjeżdża człowiek, to tam ręki ciężko jest wsadzić, bo to wszystko jest gorące i taki filtr by się przydał. No i niestety nie pasuje to. Tutaj jest taka prawie, że dobra, ale co z tego, jak to się obraca. No, jakiś delikatnie by musiał być mniejszy. Dlatego chcąc to dopasować, naprawdę, żeby tego używać na bieżąco cały czas, to trzeba taki zestaw poszerzony 5-krotnie. Tu mam następny filtr od Filtrona OP629x1, to jest do 1.6 Focusu, do wszystkich tam tych Citroenów 1.6, takich tam różnych, to jest filterek. Ten akurat jako jeden z nielicznych pasuje. Ale to trzeba, nie ten, jakiś to był mniejszy. O. Tu jest akurat fajnie, ścisło, można to sobie zabić. Ja już tu nie będę wpychał, bo później mi na różne to będzie to ciężko rozłączyć. To trzeba na hama wbić i fajnie wtedy sobie można nasadką dokręcić to, ten filtr. Naprawdę to jest piękna rzecz, ale nie w tym zestawie, dlatego akurat tego konkretnego zestawu w takiej opcji nie polecam. Jedyne co mi się bardzo często przydaje, to są pazurki. Pazurki można kupić wszędzie. No ja akurat za te pazurki, które są warte 20 zł, zapłaciłem 80 z przesyłką, jakby było więcej, no ale trudno. Te pazurki, to jest dobra rzecz, pomaga, no ale niestety reszta zestawu jest nie do polecenia. Ja do odkręcenia filtrów używam innego wyrobu, coś takiego, to też jest od Yato. Już się niestety troszkę zużyło, ale bardzo fajnie do polecenia, tu już się rzemyk troszkę spsuł, ale takie, że coś jest bardzo, bardzo pomocne. A jeszcze dodatkowo, jak nie mam jak tam się zaprzeć, to mam takie urządzenie. Ale to jest akurat typowa chińszczyzna z marketu. Strasznie tutaj się łamią te blaszki i to później wymieniać. No ja nawet już się znudziłem z wymianą i kupuję sobie takich napęczki po 15 zł w jakichś tam marketowcach. No i jak nie da się dojść, to się jakoś bierze tak i się kombinuje. No ale cóż. Wracając do tego zestawu, ja to jeszcze raz przypomnę model. Model to jest YT0594. Ja osobiście tego nie polecam.
bo praktycznie do niczego to nie pasuje. W większości, co do mnie przyjeżdżają Volkswageny, to je wszystkie 1.9, 1.6, to do tego niestety to nie pasuje. Z mojej strony to tyle. Dzięki.